właśnie jesteśmy świadkami zdarzenia, gdzie Weronika Załaga chciała potrącić Bociano. Uciekł mi. Obrażeń nie ma, żyje. Szkoda. Na rosół by było. Jeszcze takiego rosołu to nie jadłam. No widzisz, już miało okazję. A naprzeciwko nasza kukurydza, nasze poletko. Tadam! Teraz będziemy świadkiem zdarzenia przewrócenia wiltonki. O, tylko nie to. Moja wiltonka, biedaczka. A tak serio to lecimy za tatusiem. Ależ piękny widok. Cudownie to wygląda. Wiem, że ten pięknie wygląda, nie musisz mi mówić. Pani jaka ładna kieruje. Nie, jadła. Nie darmo tyle wyświetleń. Ja to nic, patrzcie na niego. Na kierownicę? No na kierownicę nie, to z zewnątrz. On ma to coś. Patrz, kierownica też piękna. Jeszcze ten zachód słońca, romantyko i te sprawy. Cudownie. A w ogóle ta panienka, którą widzicie, z chęcią by znalazła nowego pana, więc jeżeli jesteście zainteresowani, i tutaj mówię poważnie, to piszcie priv. Jaka panienka? Ta naprzeciwko, jest na sprzedaż. Ona kłamie. Nie kłamiemy, sprzedajemy kombajn i będziemy rozglądać się za czymś nowym. Nie kłamie. Ona kłamie, cały czas kłamie. Ona, a ona wygląda cudownie. Ona zostanie z nami do końca życia. Nie, nie, nie. Tak, gospodarstwo się rozwija i dlatego ma nowe potrzeby. Zostanie z nami do końca życia. Nieprawda. Patrz, jak zakurzyło się. Nic nie widać. Także sprzedajemy kombajn. Chcieliśmy w tym roku coś jeszcze nowego przetestować, ale niestety tak jest ciężko. Dealer, aby sprzedać, a coś nowego wziąć na testy jest bardzo ciężko. Takie życie. Tak. Nie ma jak w Madrycie. Do czego my w ogóle to podkleimy, to co teraz mówimy? Nie wiem. A może dam jedno ujęcie? Jedno ujęcie? No. Dobra, to może się przywitamy chociaż. To my! Cisgier załoga. Znowu w akcji, dzisiaj na dowozówce. Krzywa, telefon trzymasz. Teraz dobrze? Nie. Dobra, to będzie krzywo, wybaczysz. Oni mi wybaczą, oni mi wszystko wybaczą. Jesteśmy w pędzie. A zaraz się okaże, że nawet tego w ogóle nie wiesz. Tak, z tyłu mamy tandem, wielton. Także piękny. Z przodu mamy Fenda. Gdzie? Nie, patrz się tu. A, tu. No, piękny. Piękna maszyna. Prima sort. Lepszej w okolicy nie ma. Nawet Werka ostatnio mówiła, że... Nie mów tego. No, więc ogólnie... Tak jak mówimy, kombajn jest na sprzedaż, rozglądamy się za czymś nowym, już się powtarzam. A właśnie, a tak w ogóle ściągnęłam folię tutaj i tutaj. A fotel trzymamy jeszcze, wiecie, odparzamy tyłki. Nie, tam nie jest idealnie. A co jest, tutaj się porwało? Zamierzamy oprzeć fotel skórzą, więc no. Czerwoną. To felt będzie pasować. I sobie zrobię czerwoną kierownicę. Tak, z czerwoną nitką i będzie Werka Racing. Nie, z czarną. Z czarną? No, ładnie widzę. O, patrz, Weronika, ten bocian nas śledzi. Ciekawe dlaczego. No właśnie, ciekawe dlaczego. Też jestem tego bardzo ciekawa. No, więc jak myślicie, w jaką markę będziemy celować? Odnośnie kombajnu? O test już się nawet nie będę tutaj dopraszać żadnej z firm, bo jak mówimy... Bo nie warto. Bo nie warto. No, ciężko jest zdobyć coś na testy, a fajnie by było w sumie coś teraz to sobie potestować. Nie żebyśmy
narzekały, no ale fajnie by było coś jednak przetestować przed zakupem. Nie to, żeby zadatkować, kupić, no i później opaść, jaki mamy fajny kombajn, tylko jednak zobaczyć, czy to coś może, a nie tylko na umowie ma kilka zer i ładną liczbę sumkę, prawda, do zapłaty. Dobrze gada. Polać jej. No więc... Wody chyba. No już wypiłeś mi wody i pokazujesz. Nie patrzcie nawet, nie patrzcie nawet. No więc, jak widzicie, ja wróciłam w pełni sił i świadomości. No i dzisiaj jesteśmy na dowozówce, godzina, która werka? Późna. Nie wiem, ósma? No, 19.51. No to prawie ósma, mówiłam. No, werka w swoim. No, kosimy hektary, lecą, tatuś leci teraz z ambicją, zobaczcie tylko te ziołeczka tutaj, bliziutko domu zresztą. I w kwestii pszenic, no to nie wiem, czy będzie dla was zaskoczeniem, która w tym roku pszenica jest numer jeden. Ty mnie pokazujesz teraz? No. I się mnie pytasz? No, wiesz, Werka, która w tym roku? Ja jeszcze nie wykosiliśmy wszystkiego, więc jak możesz powiedzieć? Ale na chwilę obecną, która króluje, jak myślisz? Lub wiesz? Wiem, ale nie powiem. O masz, myślałam, że już zdradzi. Ogólnie to chciałabym jeszcze coś nowego w przyszłym roku potestować. Dwie odmiany, ale nie mogę powiedzieć na razie. Tak, chciałabyśmy coś nowego wprowadzić w roku. Teraz właśnie jak będziemy... Po prostu, jejku, ale się plączę. Po prostu w nowym sezonie chciałabyśmy przetestować jeszcze jakieś... jakieś nowe odmiany, więc może macie coś fajnego u siebie lub nie macie, a jesteście tego ciekawi. A powiedziałaś czego? No pszenicy. A o tym jeszcze nie wspominałam. A to może powiedz. No dobra, to ja ten zaszczyt pozostawię tobie. Powiedz to. Pozwalam ci. Mogę zacząć, czy nie? No. Chciałybyśmy i wprowadzamy nową uprawę, a mianowicie rzepak. Tak, wprowadzamy rzepak, więc nie tylko pszenicę, ale jeżeli macie również sprawdzone odmiany rzepaku, to chętnie piszcie tam na dole. Już u nas tego zboża robi się za dużo, dlatego musimy coś tak nowego wprowadzić. A warzywa to wiecie. Warzywa... Teraz to już może są. Warzywa zostają, żeby nie było. No, musiałyśmy się przyciąć. No, bo się... Nie można powiedzieć co. Oj, można powiedzieć, bo ogólnie sporo nagrywamy i muszę troszkę przyczyścić telefon. Pamięć się skończyła. Tak, pamięć się skończyła. A ona nigdy nie ma pamięci, bo ma 1500 zdjęć. Nieprawda, bo jednak wiecie, nagrywamy telefonami i troszkę tej pamięci nam braknie. Mi braknie. No właśnie. Więc trzeba wieczorkiem się tym zająć, a wracamy teraz do tematu rzepaku. Rzepaku nie miałyśmy. Miałyśmy, ale bardzo, bardzo dawno, może... Ile? To było dawno i nieprawda. No ja nawet nie pamiętam, więc musiałam... Z opowieści to ogólnie jest taka historyjka, że ja byłam... Pamiętasz to dokładnie? Co? Tą historyjkę. Lepiej nie mów. Dobra, to powiem. A mianowicie poszłam oglądać z tatem rzepak. Tato ogólnie nie chciał, żebym z nim szła w ten rzepak, więc poprowadził mnie przez najwyższy rzepak, jaki najładniejszy, jaki był. I ledwo co za nim poszłam w ten rzepak. Wyszłam i byłam taka zziejana, wiecie, zmęczona. I później za tydzień znowu idę z tatą w ten rzepak. On już też tak już dalej niechętnie, bo wiecie, z gówniarzem iść w pole. Trochę nie hala, prawda? I wyszłam z tego rzepaku taka zadowolona. Tato, zobacz jak urosłam, więc tak było, to było dawno, nieprawda? No blondynka jeszcze na dodatek mała, no to tak było. Chcesz ci Weronika dodać? Nie, bo ja tego nie pamiętam. Więc no, ja też tego nie pamiętam. Zawsze tato, no jakimś przedstawicielom, czy na jakichś spotkaniach zawsze właśnie wraca do tej historii. No więc w tym odcinku, no macie. Dwa ogłoszenie parafialne odnośnie sprzedaży kombajnu i odnośnie tego, że wprowadzamy uprawę rzepaku. Tatuś kosi ambicje tutaj zaraz naprzeciwko i Werka? Tak? Zadowolona w tym roku? Od urodzenia. Tak, Werka od urodzenia? Zadowolona z planów?
No jeszcze nie można się za bardzo tak wypowiadać, bo jeszcze jesteśmy tak naprawdę w połowie żniw, więc nie wiadomo, co będzie na innych polach. I jeszcze mamy do wykoszenia nasze poletko doświadczalne. Opoki. Nie tylko opoki, jeszcze... Ambicje. Jeszcze jedna odmiana. No, no, sięgaj pamięcią. Dobra, pamiętam goplana. Tak, odmiana pszenicy goplana i połowę jedną mamy z dodatkiem. Dodatkiem. Dobra. Dodatkiem preparatu z firmy Timac Agro. No, teraz ja na ogień. Więc to jest takie nasze doświadczenie. I połowa została zaprawiona z dodatkiem biostymulatora, a połowa bez, więc tutaj dane doświadczenie przeprowadził również pan Szymański, którego serdecznie pozdrawiamy. Pana Roberta Szymańskiego bardzo pozdrawiamy. I u niego doświadczenie zostało przeprowadzone i uwaga, różnica w zbiorze była 600 kg, więc bardzo dużo, jak na porównaniu hektara, więc zobaczymy, co będzie u nas. Jestem tego, tej działki bardzo ciekawa. Będziemy to ważyć. Czy nagramy to? Nie wiem, zobaczymy. Postaramy się to również Wam zobrazować. I mamy również ujęcie, porównanie. Obrazowałyśmy to na przestrzeni sezonu, więc to jest nasze takie porównanie w tym sezonie. No i tak jak Werka już wspomniała, no nasza Werka jest jednak mądra dziewczynka, to wiecie. Testowałyśmy również w tym sezonie opokę oraz ambicje. To były te takie nasze dwie nowe odmiany, które testowałyśmy w danym sezonie. Na przyszły sezon już coś myślimy odnośnie nowych odmian, ale coś konkretnie jeszcze Wam nie możemy powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie będą to nowe odmiany, ale tak jak wspomniałyśmy odnośnie rzepaku czy pszenicy, z chęcią z chęcią wysłuchamy Was, prawda, naszych widzów, co macie swojego sprawdzonego, co się sprawdza i tak dalej. U nas na chwilę obecną króluje RG Keramik oraz Linus, to są nasze te dwie perełki na gospodarstwie, które są... Tatuś ogólnie z keramika jest mega zadowolony. Linus to już jest jednak odmiana, która jest na rynku już jakoś ukształtowana, u nas świetnie się w naszych warunkach sprawdza. Wiem, że na różnych gospodarstwach to różnie wychodzi, masło maślane trochę, ale wiecie, o co chodzi. Tak, to są nasze te dwie perełki i chciałybyśmy i poszukujemy jeszcze tej kolejnej perełki, która będzie uzupełniać pozostałe odmiany na naszym gospodarstwie. No, z kukurydzą, w sumie kukurydza jeszcze rośnie, zobaczymy, jak będzie z uprawą kukurydzy w przyszłym roku. Ej, ale ty się na mnie już patrzysz, już nic nie mówię, teraz zamienimy to. Dobra, jedziemy. Dobra. Aha, albo jeszcze nie. Ona tak na mnie patrzyła, że normalnie musiałam to zmienić. A siostrę mam ładną mam siostrę. Ale ona się zawstydza się. My ogólnie na Weronikę mówimy Werka i tak dalej, ale mówimy ogólnie Misiu, Misia, bo ona jest takim naszym misiaczkiem, jest najmłodsza, wiecie, zawsze to najmłodsza dziewucha w rodzinie, to zawsze jest taka Misia, Misia. Dobra, jednak trzeba podjechać. Dobra, może. Do domu niedaleko. Nie, ale jeszcze się nie żegnamy. Nie tak trzaskasz. Dobra, pogłaskam, pociumam. Podjadę. Lansik, zimny łokieć. No ogólnie już na tandemie coś mamy. Nie będziemy kłamać, że tak aż dużo sypie. Że nasypie jedne zbiorniki i już jest, prawda? Zjeżdżamy z następnej działki. W sumie działki, która była bardzo bliziutko. Tutaj musieliśmy się wstrzymywać, ponieważ wilgotność nam nie pozwalała na koszenie. Ta pszenica jeszcze nie była gotowa. Naszą ambicję prowadziła firma Agri. Tutaj wykorzystywaliśmy ich środki, prawda, ochronę i tak dalej. I w sumie pięknie się prezentuje nasza ambicja. Ambicja keramik naprawdę. Świetne odmiany i tutaj keramika, tak jak mówię. Ambicja również fajnie, ale jednak nad tą ambicją jest keramik. Zdecydowanie ta odmiana przewyższa tutaj w plonie oraz wyglądzie ambicje.
I ją aktualnie tutaj tatuś nam kosi. Trochę Weronika mogłaś to uprzetrzeć szyby. Troszkę chociaż, by było ładniej widać. No. I jeszcze jesteśmy przed nagraniem tego naszego królowego. O nie. Królewskiego odcinka. Tak, musimy tutaj stanąć, bo... Ojejku. Koło wywrócę. Tak, nie skłamiemy jak powiemy, że padało i dlatego miałyśmy przerwę od koszenia. I w tej przerwie mogłyśmy na przykład posprzątać silosy, co zresztą widzieliście. No i także po kilku dniach przerwy, w sumie kiedy Werka podała? W weekend. W niedzielę i w poniedziałek? Coś niedzielę, takiego, dzisiaj mamy środę. Także nagrywamy na bieżąco. Dzisiaj tatuś kosił. Zaczynał chyba z wilgotnością 13%, nie wiem ile jest aktualnie, trzeba byłoby już jego tutaj dopytać. I naprawdę szybciutko doschło nam to zboże, bo spadło jednak sporo w sumie jak na taki krótki okres, więc w godzinach porannych było jakieś 14%, ale naprawdę dzisiaj smażyło, więc doschło to zboże. Wszystko w porządku, Werka? Spać mi się chce. O, co ty w nocy robiłeś? Nic. Jak ludzie spali? Spałam. Nie, Werka zmęczona jednak. Życiem. Tak, życie męczy. Zaraz będą komentarze. Czym ona się zmęczyła? Jeździ takim drogim ciągnikiem z takim zestawem i ona się zmęczyła żniwami. Może no, nie. To tak się żyje, patrzcie. Patrzcie, jak się żyje. I ona zmęczona. Dzisiaj tak. Żeby każdy widział nasz codzienny dzień. Znaczy, naszą codzienność. Nie, naprawdę. Tutaj Werka poruszyła. Nie, każdemu się zdarza. Werka poruszyła tutaj bardzo ważny temat, a mianowicie pokazujemy, jak wszystko ładnie, pięknie wygląda, ale to nie jest tak, że wszystko jest wykreowane i codziennie jest ładnie, pięknie. My staramy się pokazywać, żeby to było pięknie, pokazać jak ta nasza polska wieś wygląda i że nie jest tutaj aż tak źle, ale jednak nie jest aż tak kolorowo, w szczególności teraz zaczyna się dla nas, no w sumie taki najgorszy, jakby to powiedzieć, okres w życiu, w roku, gdzie zaczynamy te buraczki, marchew, no my będziemy już ciągnąć... Dla mnie to jest najlepsze. Ona się ustawiła, no jeździ sobie w dowozówce obok i no i tak to się żyje, prawda? A tutaj ciągnę temat dalej. Praca w kurzu i tak dalej na kombajnie, no nie jest kolorowo, wybierać te grudy i resztki na kombajnie, no warunki są różne, w szczególności tutaj już w marchewce, prawda? Gdzie są i początkowo mrozy, i wiatr i tak dalej, jest zimno. Dlatego jestem taka zahartowana. Ona już się ustawiła tu. Ej, no tak mówisz, jakbym mnie nigdy na kombajnie nie było. Od kiedy kupiliśmy tą drugą kombajn? Czyli w tamtym roku. Tak. To bardziej już jest lżej. My zostałyśmy niestety lub stety z mamą na kombajnie, ale ktoś przecież musi. Kurde. Kosi i kosi. Mówię oczywiście o tacie. I jeszcze się koguty nie palą. Pewnie mało sypia. Tak mówisz? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Ogólnie zawsze jak tatuś zjeżdża codziennie, to jest podsumowanie takiego. I tatuś mówi. No i słyszycie dziewczyny, no i ta pszenica tak i tak. Ale nie, wydaje mi się, że on tutaj akurat jest ładny, bo jak kosiłam na tej działce, to tam dalej to było minimum moim zdaniem 10. Bo była taka gęsta. A jeszcze pomyśleć, jakby nie było tej suszy? No. To tylko się tak mówi, że ciężki rok i tak dalej, ale jak na ten rok, to trzeba mówić, że jednak jest dobrze, bo mogło być różnie, a przecież zawsze w żniwa lubi popadać tak mocniej, że wiecie, że może zbić to zboże, jakimś gradobicie czy coś. Co? Co ty robisz? No pięknie, pięknie, Werka, ale mam za brudną szybę. Akurat ty to wywodziłaś. Na takie zbliżenie. A ja mam tutaj chusteczki. Tak, Werka, patrzcie, ona tu... Nagrywaj. Nie? Mam wilgotne chusteczki. Ale to z drugiej strony Werka jest brudne. Nie, to jest z tej strony brudne, bo ty wybrudziłaś, bo się oparłaś o szybę.
Teraz zobacz. Dobra, już sprawdzam. Ciut lepiej. A i co mówiłam, że to ty? Jeszcze od razu sobie tutaj przetrę. Patrzcie, jak ona dba. Perfekcyjna pani ciągnika. Nie jest aż tak brudna. Jeszcze trochę odkurzymy. Nie będę tego nie pokazywać. Już się przestraszyłam, że pokazałam. No nie jest brudno. Nie jest źle. No. Jak chcecie się ogólnie coś jeszcze dowiedzieć od nas, to piszcie nam w komentarzach. Już tak nie sprzątaj. A co zrobiłam? Co zrobiłaś? Proszę. A, wentylacja. Wentylacja to ja tu mam. A. Nie muszę. O, już tak nie szpanuj. O, patrzcie, jaki w ogóle jeszcze mam pendrive. Wszystko jest dopasowane. Ciągnik właśnie miał wypadek. I został rozpołowiony. Nie. I właśnie przewrócił się na dach. Co ty za pajki werka tworzysz? No, bo jest do góry nogami. Znaczy do góry kołami. Tak. Już się rozrobiło nam tak romantycznie, niebo już w kolorach różu niebieskiego. Różu niebieskiego? I nie widziałam takiego koloru nigdy. Wiesz? No niby tylko faceci nie odróżniają kolorówce. No. Ja to widzę niebiesko. Dobra. Różowe. Dobra, w takim razie czekamy na tatę. Jeszcze myślałam, że będzie jedno ujęcie do tego vloga, jednak poczekamy zaraz na tatusia. Nie wiem, ile jeszcze mu zejdzie, żeby uzupełnić zbiornik, bo w sumie my czekamy tyle czasu ze względu na to, że niedawno u nas sypał, więc poczekamy, zmierzymy wilgotność, pokażemy wam. Bo jest godzina, która werka? 20:13. Zasięgnęła pomocy u specjalisty. Nie czekałyśmy długo, więc jednak chyba dobrze sypie. Jednak chyba dobrze sypie. Podjeżdżamy, bo tatuś już nam błyska kogutami. No, więc zobaczymy, o której rosa nam będzie zaczynać padać. Uuu, to nie równo jest. No, kto to wyrabiał? Nie wiem. Ale nie, że nie równo, że źle wyrobiłam, tylko po prostu kurwa jest. U nas ogólnie, jak wiecie i widzicie po naszym kanale, nie ma jakiegoś drastycznych uskoków, górek, pagórków. Raczej mamy tutaj delikatne takie pagórki. Więc jeszcze fajnie się jeździ. Nie trzeba walczyć z terenem. Marlenka poszła po wilgotnościomierz i zaraz sobie zmierzymy wilgotność zboża. A jeszcze musi wysypać stare zboże. No odeszła, po prostu już odeszła, więc czuć tą wilgoć, więc przypuszczam, że zaraz będziemy dokończyć tutaj koszenie. Pewnie to tylko ten tandem i pewnie no, będzie tyle na wilgotnościomierz, więc zaraz zobaczymy, wskoczymy na górę, zmierzymy, ile jest. Tak w sumie z ciekawości, żebyście zresztą też zobaczyli, bo godzinę mamy. O, werka jaka ładna tapeta. Patrzcie tylko. Patrzcie, jaka dziołcha. Mhm. Dziołcha ze wsi, nie ma to tam. 20:22. Tak, dobrze się zgadza. Już tatuś kończy. I odjeżdża. I odjeżdża, więc można wskakiwać. To idź. A ty? Nie idziesz ze mną? Nie. Nie jesteś ciekawa? Nie. Zobaczę stąd. Jaki to jest brudas. Dopiero co wyczyściłam szybę, onoś mi wybrudziła. Możecie wiedzieć, że nas nie widać. No. Już pamiętam.
się gada z telefonem. 14,6. Więc to tak brałam z wierzchu. Dobra, żegnaj się, bo już za długo będzie. Za długo będzie? To no. Piszcie, co byście chcieli wiedzieć w temacie żniw. Może macie jakieś do nas pytania, to akurat może byśmy odpowiedziały na te pytania w kolejnym vlogu, wtedy na towerka. Zobaczymy. Jak będziecie chcieli, jak nas do tego przekonacie, to z pewnością ja i również przekonam Berkę. Będziemy już kończyć, również kosić, więc zaraz zjeżdżamy do domku. A my dziękujemy, dziękuję bardzo w imieniu swoim i Berki, że byliście z nami. Razem może zawsze będzie mnie lepiej słychać. Że byliście razem z nami, że nas oglądaliście, więc jeszcze raz dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie, a my się już z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia, cześć! Dobra, jeszcze nie koniec. Jeszcze raz chodziłam robić pomiar. Jest 12,3, więc w takim razie zależy, jak złapałam ziarenko. No i temperatury mamy 24,5 stopnia. Więc dobra, teraz już naprawdę koniec. Żeby nie było, że kosimy aż takie mokre. Musiałam złapać takie nieodpowiednie ziarenko. Zresztą tatuś aż takiego mokrego na pewno by nie kosił. Nasz tatuś to wiecie. Dobra, koniec. Do zobaczenia. Cześć.